Wniosek o przymusowe doprowadzenie sędziego Tulei. Chcą przymusowego doprowadzenia sędziego Igora Tulei do prokuratury. Jest wniosek do SN. Do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wpłynął wniosek Prokuratury Krajowej o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie sędziego Igora Tulei do prokuratury, która chce postawić mu zarzuty i przesłuchać w charakterze podejrzanego. W tej sprawie wyznaczony zostanie sędzia rozpatrujący wniosek prokuratury. Następnie ustalony będzie termin posiedzenia, powiedział rzecznik prasowy Izby Dyscyplinarnej SN Piotr Falkowski. W piątek prokuratura krajowa zapowiadała, że w związku z tym, iż sędzia Igor Tuleja po raz trzeci nie stawił się na przesłuchanie w prokuraturze, Wydział Spraw Wewnętrznych PK wystąpi do SN o zgodę na jego przymusowe doprowadzenie. Immunitet sędziego. Przypominano wówczas, że prokuratura zamierza przesłuchać tego sędziego i postawić mu zarzuty w sprawie bezprawnego rozpowszechniania informacji z postępowania przygotowawczego. W listopadzie na wniosek prokuratury Izba Dyscyplinarna SN prawomocnie uchyliła immunitet sędziemu. Jak wtedy zaznaczano, prokuratura, zanim zdecyduje o zatrzymaniu sędziego, musi uzyskać zgodę Sądu Najwyższego i o nią zamierza wystąpić. Sędzia Igor T. może uniknąć zatrzymania, jeśli dobrowolnie stawi się w prokuraturze, a nie na spotkaniach z dziennikarzami przed jej siedzibą, pisała w piątek PK. Prokuratura wskazywała, że Igor T., wzywany na przesłuchanie trzykrotnie, na 18 stycznia i 10 lutego oraz na 12 marca, za każdym razem pojawiał się nie w prokuraturze, lecz przed jej budynkiem, gdzie w obecności dziennikarzy wygłaszał deklarację o wydźwięku politycznym. W wypowiedziach dla mediów deklarował prowokacyjnie, że prokurator będzie musiał doprowadzić go siłą, dodała PK. Ostentacyjne lekceważenie prawa jest szczególnie naganne w przypadku osoby piastującej urząd sędziego, która ma świadomość swoich procesowych obowiązków. Należy do nich stawienie się w prokuraturze, wysłuchanie zarzutów i ewentualne odniesienie się do nich. Swoim bezprawnym zachowaniem Igor T. wydłuża postępowanie i utrudnia sądową weryfikację stawianych mu zarzutów, zaznaczała PK. Tuleja, nie będę brał udziału w tej nielegalnej czynności. W ostatni piątek sędzia Tuleja uczestniczył w pikiecie solidarnościowej przed budynkiem PK. Nie stawię się w prokuraturze. Nie stawiłem się dwa razy. Dzisiaj jestem pod budynkiem i nie będę brał udziału w tej nielegalnej czynności. Zapowiadam, że nigdy dobrowolnie nie będę uczestniczył w przesłuchaniu związanym z tą sprawą, mówił do kilkudziesięciu uczestników demonstracji. Po tym, gdy Izba Dyscyplinarna SN prawomocnie uchyliła immunitet sędziemu i zdecydowała przy tym o zawieszeniu go w czynnościach służbowych i obniżeniu o 25% uposażenia, sędzia Tuleja został odsunięty od orzekania, a rozpoznawane przez niego sprawy w Sądzie Okręgowym w Warszawie zostały zdjęte z wokandy. Powodem wniosku prokuratury w sprawie uchylenia immunitetu sędziego było podejrzenie ujawnienia informacji ze śledztwa oraz danych i zeznań świadka, które miały narazić bieg postępowania. Chodziło o śledztwo w sprawie obrad Sejmu w sali kolumnowej z 16 grudnia 2016 roku, które zostało dwukrotnie umorzone przez prokuraturę. W grudniu 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie pod przewodnictwem sędziego Tulei uchylił decyzję prokuratury o pierwszym umorzeniu śledztwa. Sędzia zezwolił wówczas mediom na rejestrację ustnego uzasadnienia postanowienia sądu.